W dniu dzisiejszym przed godziną 20 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynków gospodarczych w Bielawie przy ulicy Tkackiej. Po przyjeździe na miejsce z pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do pożaru nagromadzonej słomy w budynku gospodarczym. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody gaśniczych w natarciu, przerzuceniu palącej się słomy i przeszukaniu pomieszczeń. W działaniach brały udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa oraz Ostroszowic oraz patrol policji. Przyczyna pożaru na chwilę obecną ustala policja.